Przed nami jeszcze jedno zadanie z naszego portalu na temat twierdzenia Darbu. Może przeczytajmy je. Niech h od x to jest x razy sinus x. Elżbieta podała formalny argument mający przekonać nas o tym, że równanie h od x równe 1 ma rozwiązanie dla x większego równego 0, mniejszego równego 2, czyli na domkniętym przedziale 0, 2. Czy argument podany przez Elżbietę jest wystarczający, a jeżeli nie, to dlaczego? No dobrze, teraz przeczytajmy, co Elżbieta nam mówi. Ponieważ wielomian i funkcja sinus są ciągłe dla wszystkich argumentów rzeczywistych, funkcja h jest ciągła w tym przedziale. Poza tym h od 0 równa się 0 i h od 2 jest mniej więcej 1,82, a więc liczba 1 leży pomiędzy h od 0 i h od 2. A zatem stwierdzenia Darbu o przyjmowaniu wartości pośrednich wynika, że równanie h od x równe 1 ma rozwiązanie na przedziale pomiędzy x równym 0 i x równym 2. No i mamy teraz wybrać właściwą odpowiedź, czy ten argument jest wystarczający, czy nie. No właśnie, a jeżeli nie, to z jakiego powodu? Tu mamy dwa powody. Może przypomnę szybciutko twierdzenie Darbu, może przypomnę je za pomocą rysunku. Czyli tak, sytuacja jest taka, mamy przedział domknięty AB, na tym przedziale mamy funkcję ciągłą, ona nazywa się tutaj G i teraz, prawda, ona jest ciągła. No i twierdzenie Darbu jest takim ścisłym sformułowaniem tego najbardziej intuicyjnego pojęcia ciągłości, mianowicie, że wykres funkcji ciągłej da się narysować bez odrywania pisaka od tablicy, czy tam kartki, od kartki papieru, prawda? Formalnie, że dla każdego C pomiędzy G od A i G od B, dla każdej, każda taka pozioma prosta, przecina ten wykres gdzieś pomiędzy A i B, znaczy w punkcie, którego współrzędna X jest większa równa A, mniejsza równa B. No, czyli żeby dojść stąd dotąd, to ja muszę każdą wartość pomiędzy G od A i G od B jakoś tam osiągnąć. Więc to jest twierdzenie Darbu. No i teraz zobaczmy, co to, jeszcze raz oceńmy te argumenty Elżbiety. Ponieważ wielomian, no nasza funkcja jest iloczynem, prawda? X, czyli to h od x, przypomnę tutaj, to jest x razy sinus x. I Elżbieta mówi tak, ponieważ wielomian, no rozumiem, że wielomian, mówiąc wielomian, mamy na myśli w szczególności wielomian pierwszego rzędu, czyli funkcję x. I funkcja sinus są ciągłe dla wszystkich argumentów rzeczywistych, funkcja h jest ciągła w tym przedziale. No rzeczywiście, tu jeszcze trzeba by się powołać na takie twierdzenie, że iloczyn funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą. A więc mamy funkcję x, w szczególności wielomian pierwszego stopnia, szczególny jego przypadek, to jest funkcja ciągła, funkcja sinus jest ciągła, iloczyn funkcji ciągłych jest ciągła, zatem h jest funkcją ciągłą. Dobrze, czyli ten argument jest dobry. Poza tym h od 0 jest 0, no h od 0 jest 0, to jest jasne, h od 2 jest 1,82. No ile to jest mniej więcej, czy to jakoś brzmi sensownie? No h od 2 to jest 2 razy sinus 2. No sinus 2 to pewnie by jakoś tam na kalkulatorze w przybliżeniu można policzyć. Oczywiście 2, zwracam uwagę, to jest w mierze łukowej, prawda? To nie są 2 stopnie, tylko to są 2 radiany, więc 2 to jest no więcej niż pi pół, prawda? Wykres sinusa wygląda jakoś tak, że jest na przedziale 0 pi jest dodatni, w pi pół jest 1, prawda? Czyli 2 to jest gdzieś tam mniej więcej tu. No i to brzmi rozsądnie, pewnie Elżbieta sprawdziła, że h od 2 jest około 1,82, a więc liczba 1 leży pomiędzy h od 0 i h od 2. No rzeczywiście, prawda? W 0 jest 0, w 2 jest 1,82, 1 jest większy od 0, mniejszy od 1,82, więc tak, rzeczywiście. A zatem stwierdzenia Darbu o przyjmowaniu wartości wynika, że równanie tak. No właśnie, tak, to jest dokładnie twierdzenie Darbu, że właśnie ponieważ tak, ponieważ z tego powodu równanie h od x równe 1 ma rozwiązanie w tym przedziale. Oczywiście ono może mieć kilka rozwiązań, na ten temat twierdzenie Darbu się nie wypowiada. Ta funkcja może przeciąć nam ten prosty kilka razy, ale na pewno przynajmniej raz musi przeciąć. Więc wygląda na to, że argument Elżbiety jest pełen. No moglibyśmy tutaj jeszcze dopowiedzieć, że musimy wiedzieć, że iloczyn funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą. No dobrze, czyli to jest pierwszy. Sprawdźmy sobie, tak, argument podany jest wystarczający. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.